Z nieba przyszła mi świat napomnieć. Dobrą drogę wskazać wam. Moje serce jest tą drogą. Którą przygotował Pan. Pokuta, pokuta. Fragmenty pasji Anny Emeryś, część trzecia. Przypatrzmy się teraz treści wyroku wydanego na Jezusa. Na wstępie wymieniał Piłat wszystkie zaszczytne tytuły cesarza Tyberiusza, w którego imieniu wydał wyrok. We właściwym oskarżeniu zaznaczył, że arcykapłani na sądzie swoim potępili Jezusa jako podburzyciela łamiącego prawa żydowskie, czyniącego się Synem Bożym, i każącego nazywać się królem żydowskim
i że lud jednogłośnie zażądał dla niego kary śmierci przez ukrzyżowanie. Dalej oświadczał Piłat: ten łotr niesprawiedliwy, który niedawno tylekroć zapewniał publicznie o niewinności Jezusa, że i on uznaje za słuszny ten wyrok arcykapłanów. Zakończył zaś tymi słowami: a więc skazuje Jezusa Nazareńskiego, króla żydowskiego, na śmierć, którą ma ponieść przez przybicie do krzyża. Przepełniona smutkiem, matka Jezusa, słuchając wyroku, wyglądała jak umierająca. Wyrok ten kazał Piłat przepisać kilka razy i kopię rozesłać w różne miejsca. Arcykapłanom jednak nie w smak przypadła treść wyroku. Głównie nie podobała im się wzmianka, że za ich staraniem odłożono egzekucję łotrów, by ich razem z Jezusem ukrzyżować. Rozpoczęli nawet o to kłótnię z Piłatem. Drugą sprzeczkę wszczęli znów, gdy Piłat ułożył napis na krzyż. Napis wykonany był pokostem na ciemnobrunatnej deszczułce w trzech rzędach. Arcykapłani domagali się, by zamiast słów król żydowski napisane było ten, który podawał się za króla żydowskiego, lecz Piłat, zniecierpliwiony już, zawołał szyderco: com napisał, napisałem. Ujrzawszy przed sobą na ziemi krzyż, upadł Jezus na kolana, objął go rękoma i ucałował trzykroć, przy czym odmówił po cichu wzruszającą modlitwę do Ojca Niebieskiego, w której dziękował mu, że już zaczyna się odkupienie ludzi. Teraz dopiero szedł Pan nasz i Zbawiciel, pochylony i chwiejący się pod ciężarem krzyża, zmordowany, poraniony biczami, potłuczony. Oblicze pokryte było sińcami i ranami, broda i włosy rozczochrane, pozlepiane zaschniętą krwią. Idąc, potknął się o wystający kamień i jak długi upadł na ziemię, a krzyż przygniótł go swym ciężarem. Siepacze zaczęli kląć, kopać go i popychać. Powstała wrzawa i cały pochód się wstrzymał. Na próżno wyciągał Jezus rękę, by ktoś mu pomógł powstać. Ach, wnet przeminie wszystko, rzekł i zaczął się znów modlić. Posuwali się dalej ulicą. Nagle zachwiał się i upadł na kamień, nie mogąc już nawet powstać. Krzyż zwalił się obok Pana na ziemię. Widząc Jezusa tak umęczonego, zawołali z oznakami litości: Boże, ten biedak już kona. Faryzeusze kierujący pochodem zlękli się trochę, widząc, że naprawdę Jezus nie może już powstać, więc rzekli do żołnierzy: nie doprowadzimy go żywego. Musicie poszukać kogoś, kto by mu pomógł nieść krzyż. Właśnie nadszedł środkową ulicą poganin, Szymon z Cyreny, z trzema synami. Żołnierze przychwycili go natychmiast i przyprowadzili, by pomógł nieść krzyż Galilejczykowi. Szymon bronił się i wymawiał wszelkimi sposobami, ale zmuszono go do tego przemocą. Podniósłszy Jezusa, włożyli drzewce krzyża na niego i na Szymona tak, że jedno ramię poprzeczne zwisało Jezusowi na piersi, a drugie Szymonowi na plecy. W ten sposób, idąc za Jezusem, miał Szymon do dźwigania połowę ciężaru i Jezusowi było o wiele lżej. Przyprowadzony do krzyża, usiadł Jezus sam na nim. Oprawcy pchnęli go gwałtownie w tył, by się położył. Porwali jego prawą rękę, przymierzyli dłonią do dziury wywierconej w prawym ramieniu krzyża i przykrępowali rękę sznurami. Wtedy jeden ukląkł na świętej piersi Jezusa, przytrzymując kurczącą się rękę, drugi zaś przyłożył do dłoni długi, gruby gwóźdź, ostro spiłowany na końcu, i zaczął gwałtownie bić z góry w główkę gwoździa żelaznym młotkiem. Wśród jęków bolesnych modlił się Jezus ustawicznie i powtarzał pojedyncze ustępy z psalmów i proroków, które przepowiedziane w Starym Zakonie spełniały się obecnie na nim. Tak czynił Jezus przez całą swą gorzką drogę krzyżową i na krzyżu aż do śmierci modlił się i powtarzał proroctwa spełniające się na nim. Gdy Odkupiciel zawisł, milcząc pogrążony w ogromie straszliwych cierpień,
Wtem zawołał szyderczo zły łotr. Jego diabeł już go odstąpił. Jeden z żołnierzy zatknął umaczaną w occie gąbkę na żerć i przyłożył ją do ust Jezusowi. Zdawało mi się, że trochę zwilżył Jezus octem usta, a otaczający naigrywali się wciąż. Jeden z żołnierzy znowu zawołał: pomóż sobie sam, jeśli jesteś królem żydowskim. Wtem Jezus podniósł nieco głowę do góry i rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Po czym modlił się dalej po cichu. Szyderstwa nie ustawały, a Gezmas znowu zawołał do Jezusa: jeśli jesteś Chrystusem, pomóż sobie i nam. Dyzmas natomiast był głęboko wzruszony, słysząc, że Jezus modli się za swoich nieprzyjaciół i prześladowców. Dyzmas zaś tak już był skruszony, że gdy Gezmas rzekł znowu do Jezusa, by pomógł sobie i im, jeśli jest Chrystusem, zgromił go surowo mówiąc: i ty nie boisz się kary Bożej, choć już wisisz na krzyżu, jak i on. My obaj słusznie cierpimy tę mękę jako zapłatę za nasze czyny, ale ten nic złego nie uczynił. Zastanów się nad tą chwilą, wejrzyj w swą duszę i popraw się. Skruszony już zupełnie, wyznał Dyzmas Jezusowi swą winę i rzekł wreszcie z pokorą: Panie, jeśli mnie potępisz, słuszny to będzie wyrok, ale jeśli można, zmiłuj się, Panie, nade mną. Doznasz miłosierdzia mojego, odrzekł mu Jezus. Zaraz też otrzymał Dyzmas łaskę prawdziwej, głębokiej skruchy i tak pozostawał przez kwadrans w kornym rozpamiętywaniu swoich grzechów. Matka Boża Magdalena, Maria Kleofy, Maria Magdalena i Jan stali wokoło krzyża, między krzyżem Jezusa a krzyżami łotrów. Najświętsza Panna, poddając się przede wszystkim miłości macierzyńskiej, całym sercem modliła się gorąco, by Jezus dał jej umrzeć wraz z sobą. Wtem Jezus spojrzał na swą ukochaną matkę miłosiernie i z powagą wielką, wskazując jej oczami Jana. Rzekł: niewiasto, oto syn twój. Prawdziwiej on będzie twoim synem, niż gdybyś go była porodziła. Następnie rzekł znowu do Jana: patrz, oto matka twoja. Wtem Jezus rzekł: pragnę. Przyjaciele jego popatrzyli na niego ze smutkiem, a on zapytał: nie mogliście mi nawet jednego łyka wody podać? Chciał Jezus przez to powiedzieć, że w ciemności łatwo to było zrobić i nikt by im nie przeszkodził. Ze smutkiem odparł Jan: Panie, zapomnieliśmy całkiem o tym. Jezus dodał jeszcze mniej więcej te słowa: i najbliżsi musieli zapomnieć o mnie i nie dali mi pić, aby wypełniło się, co jest napisane. Setnik Abenadar, wzruszony tą niedolą Jezusa, wziął gąbkę z rąk żołnierza, wycisnął ją i zamaczał w czystym occie. Potem zatknął gąbkę jednym końcem na krótką rurkę chyzopową, służącą jako mundsztuk do ssania, drugim zaś końcem nabił gąbkę na swą lancę i podniósł do góry ku twarzy Jezusa, tak że rurka chyzopowa, którą Zbawiciel mógł ssać ocet z gąbki, dosięgała ust Pana. Jezus wyrzekł jeszcze kilka słów, aby upomnieć lud stojący wokoło. Przypominam sobie z tego tylko tyle: gdy już głos mój ucichnie, usta umarłych będą mówić za mnie. Wtem rzekł Zbawiciel: wypełniło się. A podniósłszy głowę, zawołał głośno: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego.
napełnij serca Twych wiernych. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i ogień Twojej miłości, i ogień Twojej miłości w nas zapal, w nas zapal, zapal w nas. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych. A teraz zapraszamy na rekolekcję. Część trzecia. Pokuta. Ewangelia według świętego Mateusza. Kuszenie Jezusa. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane: aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: nie będziesz wystawiał na próbę Pana swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy odpuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Powoli zbliżamy się do końca Wielkiego Postu i dzisiaj już trzecia katecheza związana z naszymi rekolekcjami radiowymi, z naszym przeżywaniem Wielkiego Postu. I trzeci temat, trzeci motyw, który organizuje, ogniskuje teologię Wielkiego Postu. Mówiliśmy o chrzcie, o naszym dzieciństwie wobec Pana Boga. Na ostatnim spotkaniu, na ostatniej konferencji mówiliśmy o nawróceniu, metanoi, zmiany myślenia, zmianie głowy, myślenia po Bożemu. A dzisiaj konsekwentnie pójdziemy w kierunku, przez co się wyraża ta zmiana myślenia, przez co się wyraża dzieciństwo, a co Kościół określił mianem pokuty. Dlatego ta Ewangelia, którą słyszeliśmy, w której Jezus mówi wprost, jak ma wyglądać nasz post, jak ma wyglądać nasza modlitwa, w jaki sposób ma być czyniona nasza jałmużna. Czyli właśnie praktyka życia. Czyli świadomość i życie. To, co zresztą to zestawienie, które jest zawsze obecne w chrześcijaństwie, w którym właśnie ten nasz nurt katolicki bardzo mocno to podkreśla i to, co za świętym Jakubem bardzo mocno też mówimy: pokaż mi wiarę, a ja ci pokażę wiarę z uczynków. Czyli wiara to wewnętrzne pójście za Chrystusem, wewnętrzne przekonanie, że Jezus jest Bogiem, jest Mesjaszem, przeradza się w uczynki, w życie. Dlatego, że to wszystko jest jednością. Wspomnieliśmy o takim haśle, które jest dosyć popularne. Także bardzo często słyszy się to hasło w przestrzeni publicznej, że wiara jest sprawą prywatną. Tymczasem wiara nie jest wcale sprawą prywatną. W Ewangelii, wydaje mi się, w piątej niedzieli Wielkiego Postu słucha się Ewangelii o rozmowie Jezusa przy studni Jakuba z Samarytanką. I tam ta kobieta, która jest właśnie Samarytanką, która, Samarytanie, przypominam, to są heretycy z punktu widzenia Żydów prawowiernych. Cały ród Samarytan powstał na skutek pomieszania się tych, którzy zostali po przesiedleniu babilońskim i wymieszali się kulturowo, religijnie z poganami przywiezionymi na to miejsce. I kiedy ta Samarytanka pyta Jezusa o miejsce kultu, mówi wprost, że wy mówicie, że jest ono na Syjonie, w Jeruzalem. A nasi mówią, że na górze Gerazim. To gdzie wreszcie? Jezus wtedy bardzo pięknie o tym mówi, że nie tylko tu, nie tylko tam, ale przyjdzie taki moment, kiedy ani tu, ani tam, bo prawdziwych czcicieli chce Bóg mieć w duchu i prawdzie. I czasami też spotykam się właśnie z taką interpretacją tej Ewangelii, i czasami właśnie w ten sposób interpretuje się tę Ewangelię, którą przed chwilą słyszeliśmy, że nasze czyny mają być cichutko, właśnie za zamkniętymi drzwiami, w naszej izdebce. Tymczasem, gdyby patrzeć na Ewangelię całościowo, to Jezus mówi: to, co mówi wam po cichu, głoście na dachach. Czyli to nasze przeżywanie wiary, nasze przeżywanie relacji z Panem Bogiem jest czymś, co wyraża się na zewnątrz. To bardzo podobnie można zobaczyć w kontekście
małżeństwa. Bardzo często lubi to cytować, tak samo czy kapłaństwa, ale skupmy się chwilę na małżeństwie. Jeżeli jestem w związku małżeńskim, jeżeli ślubuję miłość, wierność i uczciwość małżeńską, to te śluby są ważne nie tylko wtedy, kiedy jestem przy osobie ukochanej, ale także wtedy, kiedy wyjeżdżam za granicę, kiedy pracuję za granicą, pracuję w delegacji, jestem poza domem, kiedy jestem w sanatorium. To wszystko moja decyzja, że komuś ślubowałem, czy ślubowałem miłość, wierność, uczciwość małżeńską, wpływa na moje dalsze postępowanie, wpływa na moje uczynki, na moje decyzje. I dziwnym jest, mówiąc bardzo delikatnie, kiedy człowiek żonaty żyje tak, jakby nie miał żony, albo zamężna kobieta żyje tak, jakby była stanu wolnego. Dziwnym jest, kiedy ksiądz dzieli swój czas pracy, że tak się wyrażę, posługi, na to, kiedy jest przy ołtarzu, kiedy jest na katechezie, w konfesjonale i, jak to mówią, na życie osobiste, wtedy, kiedy zdejmuje sutannę, zdejmuje koloratkę i wtedy mówi, znam takie przypadki niestety, że jest wtedy sobą. To jest dobre pytanie, to kim był wcześniej. Oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie, idąc słowami Jezusa, to spowodować to, co było od samego początku. Kiedy ludzie zaczęli budować świątynię w Jerozolimie, to każda budowa świątyni, także w chrześcijaństwie, niesie za sobą pewne niebezpieczeństwo. Ponieważ wydziela się pewien obszar z naszej codzienności, z naszego terytorium i ten obszar czyni się miejscem sakrum. Tymczasem sakrum ma być całe stworzenie, ma być cała ziemia. To, co pięknie o tym mówi Księga Rodzaju, Bóg wszystko, co tworzy, jest dobre. A kiedy stwarza człowieka, mówi, to jest bardzo dobre. Zatem nie ma takiej dziedziny, nie ma takiej przestrzeni tego świata, które Bóg nie pobłogosławił, które Bóg nie nazwał dobrym. Problem człowieka przez grzech jest taki, że człowiek chce wydzielać pewne sfery i te sfery nazywa sakrum, natomiast chce żyć poza tym sakrum i wtedy nazywa to profanum. Jeżeli dzisiaj chcemy powiedzieć właśnie o pokucie, to właśnie pokuta wyraża się w tym, że człowiek swoje życie całe wyraża właśnie nie tylko w przekonaniach, nie tylko w pewnej decyzji, nie tylko w myśleniu, tu mówiliśmy o tym ostatnio, ale to myślenie zaczyna wpływać na jego życie. I właśnie to wyraża się w konkretach, w konkretnych postawach, w konkretnych wyborach, w konkretnych decyzjach. Takie trzy elementy pokuty, które tradycja Kościoła ustanawia właśnie w tym czasie Wielkiego Postu. Oczywiście to nie dotyczyło one tylko Wielkiego Postu, ale w ten sposób realizuje się właśnie to moje nawrócenie. Zatem modlitwa, post i jałmużna. I pierwsze pytanie, które się jawi nam, to jest pytanie, co łączy te wszystkie wymienione elementy? Co jest, można być takim mianownikiem, częścią wspólną tych wszystkich czynów, modlitwy, postu i jałmużny? I odpowiedź wydaje się bardzo prosta. To, że człowiek rezygnuje z siebie. Zobaczcie, jak bardzo pięknie to pokazuje scena ukrzyżowania Chrystusa, że oprócz tego, że Bóg zrezygnował ze swego bóstwa, pięknie o tym śpiewamy w różnego rodzaju kolędach, gdzie berło, gdzie trony, gdzie twoje korony, gdzie Jezus rezygnuje z tego, co boskie, z boskiego majestatu i rodzi się w bydlęcym żłobie, to można by powiedzieć, że to jeszcze jest mało. Te uniżenie Boga, to ogołocenie Boga jest jeszcze mało, ponieważ na krzyżu dochodzi do jeszcze, można powiedzieć, większego ogołocenia. Bóg nie tylko rezygnuje ze swego bóstwa, ale można by powiedzieć, zaryzykować stwierdzeniem, że Bóg jest gotów zrezygnować nawet ze swego człowieczeństwa. Kiedy sięgniemy do prorockich tekstów proroka Izajasza o cierpiącym słudze Jahwe, to wprost jest powiedziane, że jest on jak robak, niepodobny do człowieka, tak bardzo oszpecony, tak bardzo zbity, że odmawia mu się nawet godności człowieka. Można było powiedzieć, że kiedy patrzymy na Chrystusa na krzyżu, to nie jest on taki lukierkowy, nie jest taki cukierkowy, jak to niektóre przedstawienia pasyjek na krzyżu wyglądają. Ale jest to człowiek zbity, poniżony, opluty. Człowiek, od którego się odwraca wzrok, jak mówi Izajasz, bo wzdryga się cały człowiek na sam widok. Chrystus zatem ogałaca się całkowicie. To, co mamy później kontynuację krzyża w Eucharystii, wydaje swoje ciało, wydaje siebie.
jeżeli patrzymy na modlitwę o posty jałmużnę, to można by powiedzieć, że to jest właśnie dokładnie to samo. Czy można powiedzieć, że to wynika właśnie z tego wydawania siebie. To jest odejście od tego, co moje, od tego, co wydaje mi się jest w moich rękach i dorastanie do ofiary. Do ofiary z siebie. Ofiary ze swojego ja. Zdaję sobie sprawę z tego, że czasami jest łatwo podzielić się tym, co zbędne, tym, co jest, można powiedzieć, jakoś, to mówimy w teologii, superflual, czyli coś, co jest nad tym, co mi jest potrzebne. Jakimś datkiem zewnętrznym, samochodem, ubraniem, kanapką, o wiele trudniej jest podzielić się sobą, swoim ja. I to też, co przerabiacie na pewno w małżeństwie, że ta jedność małżonków dokonuje się nie tylko przez to, co zewnętrzne, ale ono ma dotykać człowieka od wewnątrz, od do głębi. Jedność na poziomie myśli, słów, uczuć, marzeń, pragnień. Ta jedność, która dokonuje się we wszystkich wymiarach człowieczeństwa. To takie moje hasło, które bardzo lubię, które propaguję w wielu różnych miejscach. To, że człowiek jest DDC, duch, dusza, ciało. Duch, ciało to co jest, wynika z naszej natury. Duch w sensie jaźń, nasza jakaś psychika, uczucia, emocje, to można powiedzieć, że i duch, i ciało jest jakoś tam podobne do tego, co mają zwierzęta. Wynikają z naszej natury, to, co jest przyrodzone. Natomiast człowiek to jest jeszcze to, co jest nadprzyrodzone, czyli dusza. Zatem, jeżeli budujemy relacje, jeżeli chcemy przeżywać relacje ludzkie, w pełni głębokie, to one się właśnie mają dokonywać na tych trzech wymiarach. I właśnie, gdy mówimy o pokucie, mówimy również o tym wymiarze głębokim, wewnętrznym człowieka. Dzieli się nie tylko tym, co zewnętrzne, tym, co gdzieś posiadłem, ale dzieli się także tym, co jest głęboko moje wewnętrzne, coś, co dotyka moje ja od wewnątrz. I teraz może po każdym z tych elementów w modlitwie, poście i jałmużnie, tak po parę słów. Myślę, że to są nam bardzo dobrze znane kwestie. Zatem będzie to tylko takie dotknięcie, muśnięcie tych tematów. Po pierwsze modlitwa. Tutaj chciałbym zacytować biskupa Rysia z Łodzi. Na jednej z konferencji powiedział, można powiedzieć, taką ciekawą definicję modlitwy. Modlitwa to jest tracenie czasu dla Boga. I zawsze pytanie o modlitwę to jest pytanie, jak bardzo chcę stracić czas. Z jednej strony ktoś powie, no dziwna taka ta definicja, a z drugiej strony zobaczcie, jak ona współgra z tym, co właśnie świat mówi o modlitwie. Po co tracić czas? Nie mówi się o traceniu czasu przed telewizorem, nie mówi się o traceniu czasu na jakieś mecze, na jakieś seriale, nie mówi się o traceniu czasu, kiedy człowiek, nie wiem, wyleguje się bezczynnie ileś już godzin na plaży, wtedy człowiek odpoczywa, relaksuje się, na pewno nie traci czasu. Natomiast kiedy człowiek zaczyna się modlić, wielu ludzi mówi, po co zbędnie tracić czas? Co ci ta modlitwa da? Na jednej z rekolekcji pytałem dzieciaki, rewelacyjnie zresztą odpowiadały, czym jest modlitwa. I dzieciaki tak najprościej odpowiadają, tak jak mam pierwsze skojarzenie. Modlitwa jest rozmową z Bogiem. I wówczas zapytałem taką rzecz. To co ci ostatnio Pan Bóg powiedział na modlitwie? Dzieciaki za nim mówiły. Przecież modlitwa jest nie tylko mówieniem. Modlitwa jest również słuchaniem. Dokładnie tak samo dzieje się w relacjach międzyludzkich. Jeżeli mówimy o rozmowie, to nie mówimy o monologu, tylko mówimy także o elemencie słuchania. I to można by powiedzieć słuchania takiego uczestniczącego, aktywnego. To, że tym słuchaniem też można się zmęczyć, ponieważ człowiek angażuje się z tym słuchaniem, chce wejść w to, co osoba mówiąca mówi. No właśnie, kiedy ostatnio raz słuchałem Pana Boga na modlitwie? Niekiedy nam się wydaje, że modlitwa jest wypowiedzeniem pewnych formuł. Niektórzy nawet się uskarżają przy okazji spowiedzi, że niedokładnie się modlą. W sensie, że nie stąd dotąd, że może niektóre frazy, niektóre przekazania, niektóre ułożone modlitwy pomijają. Ale przecież modlitwa jest mówieniem do Ojca. Czy dziecko, kiedy idzie do Ojca, układa sobie frazy, które ma mówić? Pewnie, że wśród tych wszystkich modlitw, którymi dysponujemy, jest modlitwa pańska, nauczona przez samego Chrystusa, to jest modlitwa uprzywilejowana. Ale można by powiedzieć, że to jest modlitwa dziecka do Ojca.
prosi o to, o to, o to, ale jednocześnie chwali imię Pańskie, błogosławi Boga. Zatem modlitwa jest mówieniem do Pana Boga, nie wierszyków, tak jak to czasami bywa przy okazji wizytacji biskupich, kiedy to dziecko uczy się na pamięć przy okazji rekolekcji, kiedy to na koniec wypisuje się pewne peany na cześć rekolekcjonisty. W jednej takiej parafii powiedziałam, a proszę powiedzieć po swoim zdaniem, za co Pan chce podziękować. Dobrze, że trafiło na człowieka, który potrafił się wypowiedzieć wprost, bez kartki. Kiedy do Pana Boga, to idę jako dziecko do Ojca. Pewnie, że to serce jest pełne różnych pomysłów, różnych spraw, które czasami przeżywam. No właśnie z tym wszystkim idę do Ojca. I wtedy, kiedy gadałem do dzieciaków, to mówiłem o tym, że te słuchanie modlitwy bardzo dobrze wyraża się w lekturze Słowa Bożego, w słuchaniu Słowa Bożego, ze spotkania ze Słowem Bożym. Wiara się rodzi z tego, co się słucha. Nie tylko wtedy, kiedy się mówi. Tak, można powiedzieć, że idąc za Koheletem, można powiedzieć, tak, jest czas mówienia, ale przychodzi też czas słuchania. Jedno i drugie jest bardzo ważne. Skoro wiara jest posłuszeństwem, to słowo posłuszeństwo po słyszeniu. Najpierw trzeba usłyszeć to, co Bóg mówi. Zdaję sobie sprawę z tego, że modlitwa Słowem Bożym jest trudną modlitwą. Dlatego, że o wiele lepiej się czujemy, kiedy wypowiemy takie czy inne frazy, kiedy powiemy to, co mamy z góry założone. Natomiast o wiele trudniej słucha się Boga. O wiele trudniej przychodzi refleksja, co Ty, Boże, do mnie mówisz. Może warto by było w okresie Wielkiego Postu, chociaż to już powoli koniec tego Wielkiego Postu, wrócić z powrotem nie tylko do mówienia do Boga, ale do słuchania. Zobaczcie, znowu kolejna forma modlitwy, która jest bardzo trudna dla nas, którą bardzo często, że tak się wyrażę, zamadlamy, zagadujemy, to jest adoracja. Nieprzypadkowo monstrancja, w której wystawia się Najświętszy Sakrament, ma kształt słońca. I kiedy człowiek idzie na plażę, kiedy chce się opalić, zdejmuje wierzchnie ubranie, to wszystko, co ma blokować te promienie słoneczne, kładzie się na słońcu i po prostu się opala. Można powiedzieć, nic nie robi. Ale można powiedzieć inaczej, dopuszcza słońce do każdego skrawka swojego ciała, by to słońce je opaliło. I właśnie na adoracji też człowiek nie gada. To nie znaczy, że nie mogę modlić, to nie znaczy, że nie mogę mówić do Pana Boga, ale przychodzi taki moment, kiedy ja się chcę po prostu napatrzeć. I znowu, bardzo często mówię o tym, że adorację pojmą ci, którzy są zakochani. Zakochani mają tak to do siebie, że czasem przychodzą i się ze sobą są, przebywają, na siebie patrzą. To, co Jan Paweł II powiedział chyba w Tarnowie podczas swojej wizyty, zanim zaczął przez święto, zanim zaczął kazanie, chodził po wielkim ołtarzu od lewa do prawa, patrzył w tłum ludzi, tak jakby wychwytując po kolei poszczególne osoby. I wtedy zaczął swoje przemówienie, homilię od słów, dopóki się człowiek nie napatrzy, dopóty się nie spotka. Napatrzeć się na Pana Boga, nasłuchać się Pana Boga, tego, co Pan Bóg mówi. Zatem modlitwa jest nie tylko mówieniem do Boga, ale modlitwa jest także słuchaniem tego, co Pan Bóg mówi. Jeżeli ktoś mnie pyta, czy moja modlitwa jest dobra, czasami tak zdarza się przy konfesjonale, ktoś mówi, nie wiem, czy moja modlitwa jest dobra, czy moja modlitwa jest wysłuchana, to pragnę przyjść z taką odpowiedzią, że nie ma modlitw niewysłuchanych. Są modlitwy, które mogą być wysłuchane inaczej niż ja proszę, bo znowu dotykamy tego, co dotyka naszego ojcostwa, dziecięstwa. Przecież dobrze wiecie, że żaden rodzic nie da dziecku wszystkiego tego, co dziecko chce. Wiecie, że rodzic potrafi stawiać granice, że rodzic potrafi powiedzieć nie. Dlaczego? Bo kocha. I dlatego na pewne rzeczy się nie zgadza, dlatego stawia pewne granice. Dokładnie jest tak samo z Panem Bogiem. Czasami, jak mówi święty Paweł, nie wiecie, o co prosicie. Źle się modlicie, bo nie wiecie, czego, o co prosicie. Dopiero po drugiej stronie życia zobaczymy, o co myśmy prosili, o co myśmy tak u Boga, że tak się wyrażę, próbowali wyżebrać. Może się to okazać, że jest to wszystko niepotrzebne dla mojego zbawienia, czy zbawienia tych, za którymi proszę. Stawać wobec Pana Boga, pozwalać na to, żeby On oświetlał wszystkie moje sprawy. Jeżeli ktoś mi mówi, że ma różnego rodzaju roztargnienia na mszy świętej, tysiące spraw przychodzi do głowy, to dobrze. To może odejść od pewnych formuł, które mówisz,
i zacznij mówić do Boga jak do Ojca. To, to i to. To przeżywam, tym się martwię. To jest dla mnie trudne. To znaczy zaproś Pana Boga do tego miejsca. I wracając do tego pytania, czy modlitwa jest dobra, kiedy modlitwa jest dobra, nie zawsze to oznacza, kiedy dobrze się po niej czuję. Modlitwa staje się wtedy dobra, kiedy moje życie staje się coraz bardziej Boże. Po modlitwie najlepiej dobroć modlitwy, czy skuteczność, że tak się wyrażę, chociaż tego słowa boję się, używając w teologii, w wierze. O modlitwie mówi się, że jest dobra wtedy, kiedy przemienia moje życie. Kiedy ja zaczynam zmieniać moją relację do Pana Boga, zaczynam zmieniać relację do siebie samego, kiedy zaczynam zmieniać relację do drugiego człowieka. Czasami mówimy, modli się pod figurą diabła, ma za skórą. No właśnie, czasami doświadczamy ludzi, którzy się wydają, że są rozmodleni, a czasami się okazuje, że to jest jedynie dewocja, że jest to jakaś karykatura pobożności. Bo w normalnym życiu, w normalnym współżyciu ci ludzie są nie do zniesienia. I cóż z tego, że odmawiali nowen, różańców, gdy oni naprawdę się jeszcze nigdy tak nie modlili. No właśnie, słucham Pana Boga. Jeszcze może jedno takie porównanie, takie bardzo proste, banalne, ale które pokazuje istotę modlitwy. Są takie obrazy, jeszcze czasami w starych domach można je spotkać, obrazy, które pokazują Chrystusa jako wędrowcę, stojącego u drzwi i pukającego do tych drzwi. Ktoś z bacznych obserwatorów zwrócił uwagę malarzowi, że popełnił błąd na tym obrazie, ponieważ na drzwiach, przed którymi stoi Jezus, nie ma klamki. Jak Chrystus tam wejdzie? I znowu tu też wielka potęga Boga, wielka pokora Boga, wielkie uniżenie Boga, że nie wchodzi na siłę. Stoi, puka, cierpliwie czeka. Tyle Boga w twoim życiu, ile otworzysz drzwi. Można te drzwi tylko trochę odemknąć. Można przez te drzwi popatrzeć przez tak zwanego Judasza. A można wreszcie te drzwi otworzyć szeroko. Podobnie jak chcesz przywietrzyć mieszkanie, można uchylić tylko lufcik, ale gdy chcesz naprawdę napowietrzyć mieszkanie, wymienić powietrze, to trzeba otworzyć okna na rozcież. Tyle Pana Boga, ile Go wpuszczę. Na ile przed Nim odsłonię. Jeżeli przed Bogiem zasłaniam jakieś fragmenty mojego życia, nie zapraszam tam Boga, to wiecie, że nie jest to ziemia niczyja, bo wówczas na tej ziemi, tej sferze mojego życia działa zły duch. I znowu dosadne sformułowanie, ale takie mocno przekonujące. Papieża Franciszka został zapytany przez redaktorów o modlitwę i wtedy papież powiedział bardzo mocno: albo się modlisz do Boga, albo się modlisz do diabła. Troszeczkę mnie denerwują, już tak irytuje się, kiedy słyszę, jak ktoś mówi: zapominam się pomodlić. I ty zadaję pytanie, o czym człowiek zapomina? Bardzo często takie osoby mówią w deklaracji: tak, kocham Boga, Bóg jest dla mnie bardzo ważny. To pytam, no a o czym człowiek zapomina? Nagle się okazuje, że mówi, że zapomina o tym, co jest mało ważne. No to jak można zapomnieć o Panu Bogu? Modlitwa nie zawsze musi postać konkretnych formuł. Modlitwa jest moim patrzeniem na Boga, słuchaniem Boga, mówieniem do Boga również. Można powiedzieć przebywaniem w obecności Pana Boga. Że ten Bóg jest ważny, myślę o Nim. I znowu taka może anegdota, ponoć prawdziwa, kiedy to zakonnik, który oddawał się modlitwie wiele godzin dziennie, naśmiewał się w swojej modlitwie z takiego rolnika, który gdzieś wychodził w pole, się żegnał i cały dzień orał i orał. I zakonnik mówi do Pana Boga: zobacz, jaka jest jego modlitwa. Co to za modlitwa? Jakiś znak krzyża. Na drugi dzień Pan Bóg poprosił zakonnika, by do niego przyszedł. Dał mu szklankę wody i powiedział: przynieś mi tą szklankę na wieczór do drugiego miasta. Zajmie ci to dzień drogi. I zakonnik posłuszny Bożej woli przeniósł tą szklankę, uradowany, że nie uronił z niej ani kropelki wody. Kiedy uradowany zaszedł do Boga, do tego drugiego miasta wskazanego na początku, Bóg mówi: doniosłeś wodę? Oczywiście, nie uroniłem ani jednej kropli. A powiedz mi, czy w tym czasie chociaż pomyślałeś o mnie? Zakonnik zbladł, bo przecież cały jego wysiłek, całe jego myślenie było skupione na tej szklance wody, żeby nie uronić ani kropelki, bo tak powiedział Bóg. Mówi: widzisz, ten człowiek cały dzień orze, ale nie przestaje o mnie myśleć, nie przestaje błogosławić tej pracy, nie przestaje
czynić mnie obecnym w Jego pracy. No właśnie, modlitwa. Ile czasu jestem gotowy stracić dla Pana Boga? Co w stanie jestem poświęcić? Czasami to jest kwestia odejścia wcześniej od telewizora, wyłączenia wcześniej telefonu, zrezygnowania z tego, co może i dobre, ale jednak niekonieczne, bo to jest porządek dóbr. Dobra wyższe przed dobrami niższymi. Post. Post to umiejętność odmówienia sobie czegoś, co jest słuszne, co jest, można powiedzieć, dobre. Ale człowiek z tego rezygnuje i znowu odchodzi od własnego ja. Można powiedzieć, odchodzi od tego, żeby może nie tyle dogadzać sobie, co po prostu zrezygnować z tego, co jest słuszne i dobre. Pamiętam, że po wielu, wielu latach na obozach harcerskich wróciliśmy do pewnej praktyki, którą wynieśliśmy jeszcze z duszpasterstwa harcerskiego naszej siedleckiej diecezji, prowadzonej przez księdza Daniluka Mariana, że w piątki jako kolacja, a czasami śniadania, to był posiłek o chlebie i wodzie. I pamiętam, po wielu latach wróciliśmy do tego na oboza, gdzie ja posługuję jako duszpasterz. I pamiętam, że środowisko siedleckie, będąc kiedyś z Międzyrzecem na takim obozie, na drugi rok zapytało swojego komendanta: komendancie, a czy w tym roku będzie tak samo fajnie, jak w tamtym roku, jak byliśmy z Międzyrzecem? A co tam takiego fajne było? No, że w piątek był post o chlebie i wodzie. Komendant się zdziwił, ale pokazało się, że w tym świecie, na który wszystko jest na wyciągnięcie ręki, który ten świat nauczył nas tak bardzo korzystać z tego życia, wyławiać takie czy inne kąski, nagle się okazuje, że gdzieś w człowieku jest taka wewnętrzna potrzeba umiejętności rezygnacji. To ciekawe, że w Piśmie Świętym Pan Jezus mówi, że niektóre rodzaje złych duchów wyrzuca się modlitwą i postem. No właśnie, taką ofiarą wewnętrzną. Bardzo wtedy chce się jeść, bardzo wtedy chce się właśnie dogodzić. Wiem, jak smakuje ból tej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek. Zdaję sobie z tego sprawę, bo nieraz to też przechodziłem. Ale właśnie, post ofiarowany. Rezygnacja z czegoś, co jeszcze raz podkreślam, jest dobre, słuszne, korzystne, ale świadomie, dobrowolnie z tego rezygnuje. I można powiedzieć, te cierpienie, które w pewnym sensie sobie zadaje, odmawiając sobie takiej czy innej przyjemności, takiego czy innego dobra, jestem w stanie ofiarować. To jest coś, co jest taką moją wewnętrzną ofiarą, nie tylko zewnętrzną. Czasami bywa tak, że ktoś nie może z powodów medycznych, zdrowia pościć. Co wtedy z postem? Wydaje się, że dzisiaj post otwiera przed nami zupełnie wiele różnych innych form. Post od telewizji. Wiele osób już dzisiaj zresztą go praktykuje. Post od nadmiernego korzystania z telefonów. Od tego wszystkiego, co zabiera mi czas. Co może być i słuszne, ale gdzieś ucieka właśnie mi wtedy mnóstwo czasu. Post może dotykać oczu, może dotykać moich zmysłów, może dotykać właśnie różnych sfer mojego życia. Umieć zrezygnować. Jest to taki jeden przykład związany z postem, a raczej z wstrzemięźliwością od pokarmów mięsnych, jak bardzo bywa przemawiający. Siostrzenica, już obecnie emeryta, dziekana Międzyrzeckiego, księdza Brzozowskiego, opowiadała swojemu wujkowi taką sytuację, która miała miejsce w jej pracy. Jakaś impreza w piątek, kolacja dla pracowników, szwedzki stół, różnego rodzaju jedzenie. I ta siostrzenica, nic nie mówiąc o tym, że to jest piątek, nic nie mówiąc o tym, że w piątek będzie pościć, po prostu jadła tylko to, co nie było mięsne. I wyobraźcie sobie, że spotkała się z wielkim, byśmy powiedzieli, hejtem, mową nienawiści. Została oskarżona o to, że przez swój przykład próbuje ich nawracać, że powoduje im wyrzuty sumienia, że jest tutaj taką superkatoliczką, a że oni tutaj nawet mięso jedzą w piątek. Ciekawa rzecz,
ta siostrzenica wspomnianego księdza nie odezwała się ani słowem. Nie nawracała ich, nie moralizowała, nie wyzywała ich od jakichś grzeszników i tak dalej. Ona po prostu nie jadła mięsa w piątek. I nagle się okazało, że ten sam czyn spowodował wielki, można powiedzieć, wściek diabelski. Dlaczego robisz inaczej? Post właśnie jest też środkiem do tego, by opanować diabelstwo, by opanować swoje ja. I rzecz ostatnia, jałmużna. Jezus mówi, kiedy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą. Niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa. Jezus mówi o przychodzeniu z pomocą także tym, którzy nie są w stanie przyjść mi z pomocą, zrewanżować się. Na pewno łatwiej się daje pieniądze tym, o których się spodziewam, że te pieniądze z powrotem uzyskam. Może nawet z procentem. Na pewno łatwiej dzielić się z jakimiś dobrami z ludźmi, o których wiem, że w taki czy inny sposób zostanie mi to zrekompensowane. Że może pozostajemy dalej w dobrych relacjach. Tymczasem jałmużna jest umiejętnością rezygnowania właśnie wtedy nawet, kiedy nikt nie widzi, kiedy nie spodziewam się żadnych zysków, żadnych strat. I znowu taki przykład, który bardzo wiele mi pomógł i zmienił też moje postępowanie. Przed kilkoma laty takie zdarzenie. Wydawało mi się, że tego człowieka znam, że nie znam go wcale, widzę go pierwszy raz. Poproszono mnie o odprawienie mszy świętej w pewnej parafii podsiedleckiej, do której pojechałem, a że byłem troszeczkę wcześniej, pomyślałem sobie, pójdę, usiądę do konfesjonału, zawsze to inna twarz, inny człowiek, może wielka, większa śmiałość. Więc człowiek przyszedł do spowiedzi świętej i nic, wypowiadał się jak najbardziej, zresztą nie on sam jeden wtedy. Ale ku mojemu zdziwieniu po mszy świętej ten człowiek przyszedł do zakrystii i powiedział, że chce ze mną porozmawiać. Zdziwiłem się, bo pomyślałem sobie, o co tu chodzi. Wyszliśmy na zewnątrz i ten człowiek zapytał mnie wprost, proszę księdza, czy ksiądz potrzebuje pieniędzy? Myślę sobie, Boże, jakaś prowokacja, o co tu chodzi? Mówi, ksiądz przecież pracuje z młodzieżą. Mówię, tak, ale przecież młodzież jak gdzieś wyjeżdża, czyni pewną składkę, mają być samowystarczalni, więc nie angażuję tu jakichś moich środków. Co innego, gdy wyjeżdżamy na jakąś inną wycieczkę, gdzie tam trzeba dołożyć czasami do wyjazdu, do przejazdu czy do wyżywienia. Ale z harcerzami akurat oni są dobrze zorganizowani. Ale zdziwił mnie upór tego człowieka, który mi wielokrotnie pytał, ale czy ksiądz nie potrzebuje pieniędzy? Nie wiedząc, co to za człowiek, mówię, nie, po prostu nie, to co mam starczy. No ale proszę księdza. No i w pewnym momencie tak bardziej na odczepne powiedziałem, dobrze, jeśli pan uważa, że chce coś dać, niech pan da, ale niech pan wie, że nie jest to konieczne. To ksiądz chwilę poczeka. Mówi, dobra, za chwilę będę wyjeżdżał, będę przyjeżdżał, bo gdzieś tam stał samochodem przy dzwonnicy, zatrzymałem się chwilę. Tu już było ciemno. Podszedłem do tego samochodu, gdzie siedział ten człowiek. Okazuje się, że wewnątrz była jeszcze jego żona. Po czym właśnie do mojej ręki ten pan włożył zawiniątko pieniędzy. I wiedziałem, że nie jest to jeden banknot, ale całe zawiniątko. Nie wiedząc, czym dysponuje, spytam jego żony, a co ten mąż taki dziwny, o co tu chodzi? A nic, proszę księdza, myśmy tak się nauczyli, że 10% z tego, co zarabiamy, każdego miesiąca chcemy oddawać na jakieś dobre cele. Ksiądz prowadzi harcerstwo, ma ksiądz stanicę harcersko dla młodzieży, byliśmy w niej i wtedy się okazało, że to byli rodzice jednego z harcerzy. I wówczas mówi, taki mamy zwyczaj. Tak mnie bardzo zawstydził ten mężczyzna i tak bardzo mnie ujęła ta jego myśl, że od tej pory również 10% tego, co mam, oddaję. Nie tego, co mi zbywa, tylko tego, co otrzymuję. Tego, co otrzymuję z mojej pracy, czy w szkole, czy z tytułu bycia księdzem. I nie mówię tego bynajmniej, żeby się chwalić, bo to żadna pochwała, bo raczej można by powiedzieć, naśladuję tylko tego, który tego mnie nauczył. I właśnie na tym polega też ta jałmużna. Dawać tym, którzy nie mogą przyjść i nie mogą się odwdzięczyć. Z takiej uczciwości, że skoro ja utrzymuję, skoro ja mam, to wszystko, co mam, tak jak mówi święty Paweł, jest tym, co otrzymałem. Że to można było powiedzieć, że to tylko gospodaruje tym, co jest
mi też dane. I każdy z nas znajdzie jakiś sposób jałmużny. Kogo nie stać materialnie, to może być kwestia spędzenia czasu. Jest ludzi przykutych do łóżka boleści, cierpiących w samotności. Iluż ludzi dzisiaj zwaknionych dobrego słowa. To też, można powiedzieć, wewnętrznie mnie kosztuje. Też może być formą jałmużny. Niech dobry Bóg błogosławi każdemu dobremu czynowi, pokutnemu, modlitwie. Niech błogosławi temu, że puścimy. Niech błogosławi nasze jałmużnie. Bo to wszystko coraz bardziej podajmie nas do Chrystusa, który umiał rezygnować ze swojego ja. Kończy się czas Wielkiego Postu. Dobiegają końca nasze rekolekcje wielkopostne. Niedługo doświadczymy Triduum Paschalnego. Przeżywać będziemy tajemnicę męki, śmierci, ale zmartwychwstania Chrystusa również. I życzę wam tego, by ten krzyż, który przeżywamy, który niesiemy, który nigdy nie jest pustym, bo zawsze jest krzyżem, na którym jest obecny Chrystus. Niech ten krzyż prowadzi nas do zmartwychwstania, to znaczy powstawania z martwych. Z martwych naszego grzechu. Z martwych naszego niebożego myślenia. Z martwych naszego zamknięcia się na swoje ja. I wtedy rzeczywiście człowiek doświadcza tajemnicy zmartwychwstania w Chrystusie. I na koniec tych rekolekcji pragnę podziękować Mariuszowi Opali, człowiekowi też nawróconemu, którego pieśni towarzyszyły nam, autorskie pieśni, towarzyszyły nam w czasie tych świętych rekolekcji. Można go znaleźć na YouTubie jako Mariusza dla Maryi. Można słuchać wiele jego utworów, które są rzeczywiście bardzo głębokie, chwytają za serce. I też chcę powiedzieć, że Mariusz odnalazł mnie także przez YouTube'a, gdzieś patrząc na mój kanał Wuj Osioł. I w pewnym momencie przyjechał do mnie, przywożąc ze sobą ponad 300 płyt, mówiąc: proszę księdza, wiem, że ksiądz zrobi z tego dobry użytek. Niech to dobro idzie. I pomyślałem sobie, bo Mariusz mówi, ksiądz jeździ po rekolekcjach, mi ksiądz to może rozprowadzi, dochód niech idzie na jakieś dobro, które ksiądz prowadzi. I pomyślałem sobie, jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby mieć taką płytę od Mariusza, to proszę bardzo, jakby chciał na naszą fundację DDC, Duch, Dusza, Ciało, prowadzoną przez ludzi świeckich, wpłacić cegiełkę, podać swój adres, a my taką płytę Mariusza wyślemy jako jałmużnę wielkopostną. Jest to ofiara. Koszt wysłania takiej płyty oscyluje pewnie koło 5 zł. Więc jeżeli jesteście w stanie pokryć koszt wysyłki, a przy okazji jeszcze złożyć jakąś ofiarę na działanie naszej fundacji, to o to po prostu pokornie proszę. Niech Bóg będzie błogosławiony. Powierzam was miłości Pana Boga i po kapłańsku wam błogosławił w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.